Wczoraj oglądaliśmy pojedynek Verganga z Manu Bacor. Tam no ostra akcja na sam koniec spotkania. Vergang krzyczał, no i się doigrał, bo rywal nie podał mu ręki. No ale kolejne spotkanie, które Vergang rozgrywał w FC Pro, było spotkanie przeciwko niemieckiemu zawodnikowi Szymowi Delwu. I tutaj też sporo ciekawego się działo, także zachęcam do stawienia łapeczki do góry. No i oglądamy. Vergang w strojach czerwono-granatowych. No i zobaczmy akcję w 10 minucie. Neymar rozegrany na krótko do Cafu, który się tutaj podłączył. No i znalezienie Mbappe w tym momencie, step over, żeby jeszcze bramkarz tutaj się położył i był być może zaskoczony troszeczkę tym strzałem. Tak też się faktycznie dzieje. Vergang wychodzi na prowadzenie. Widzimy to też teraz powtórkę z perspektywy Niemca. No to podanie tutaj, znalezienie Mbappe, powiedziałbym, że trochę szczęśliwe, gdyby nie to, że wczoraj oglądaliśmy Verganga, który właściwie to samo zrobił z Manu Bacor, bodajże strzelając pierwszego gola w tamtym spotkaniu. Tutaj bardzo podobnie znalezienie tego zawodnika, który tutaj wychodzi. Chodził za linię obrony, zagranie zwykłego X-a w tym wypadku, no i ten step over, duży kunszt Duńczyka. 28 minuta spotkania, przechwyt Szana, no ale tutaj jest Zidane, jednak tę piłkę odzyskuje, no i Vergang utrzymał się przy piłce. Haaland tutaj nietypowo, bo to nie on w polu karnym, ale dogrywa do Neymara, no i Mbappe strzela gola na 2-0. Też widzicie dzisiaj tą spokojniejszą wersję Andersa Verganga, ze względu na to, że to było kolejne spotkanie po meczu z Manu Bacor i tam już było jasne, w tym momencie już było jasne, że ma awans do ćwierćfinału, także gdzieś te emocje w Duńczyku dodatkowe wyzwalają się no wtedy, gdy gra bezpośrednio o stawkę. Też niektórzy z was wczoraj dziwili się w komentarzach, czemu ja byłem zdziwiony, że Manu Bacor nie podał ręki Vergangowi. Chodzi o to, że we wszystkich właściwie poprzednich spotkaniach nie było takiej sytuacji, żeby ktoś nie podał ręki drugiemu zawodnikowi, w sumie niezależnie co by się działo. Pamiętam na tych klubowych mistrzostwach świata FIFA 23, tam Vergang uciszał nawet swoich przeciwników, a i tak po meczu podali mu rękę, no i stwierdzili, że no dobra, dobra, tam jest gra, teraz po meczu możemy sobie po prostu podziękować za pojedynek. Aczkolwiek faktycznie też była taka kwestia, że w tej pierwszej kolejce pomiędzy tymi zawodnikami też tam dochodziło do spięć między Holendrem i Vergangiem. Tutaj bardzo ładne podanie z pierwszej piłki, tutaj warto to docenić, bo tu rozegranie dosyć oczywiste. Ta opcja, że szukamy tego zawodnika, który jest na przedpolu, no ale potem albo rozgrywam właśnie z pierwszej piłki, albo w zależności od tego, co to jest za zawodnik, czasem szukamy nawet strzału z dystansu, po ball rollu, być może nawet strzał z fałsza mógłby tutaj wchodzić, ale Valverde znalazł Mbappe, no i strzał po krótkim... Nie wiem, czy tutaj Vergang się przysłał, być może nawet tak, ale no zbyt dobrze ustawiony był Kylian Mbappe, żeby w tej sytuacji nie wykończyć tego. Widzimy też w tym momencie tabelę live. No Vergang, zwyciężając to spotkanie, gwarantował sobie pierwsze miejsce w grupie C, drugie miejsce miał wtedy Abu Makach, no a pozostali trzej gracze, jak widzicie, już nie liczyli się tutaj, jeśli chodzi o wyjście z tej grupy. 37 minuta spotkania, teraz atakuje Sean Smith przy piłce ball roll. Virgil van Dijk, zbyt długie to o przyjęcie piłki, no i João Cancelo z fałsza tutaj wykańcza. Pytanie, czy tutaj Vergang przypadkiem nie popełnił błędu, gdzieś nie nacisnął tego sprintu, że ta piłka tak od Virgila się odbiła. Za chwileczkę zobaczymy też powtórkę. No tutaj w ogóle, no, jeśli nie zrobił tego, to jest ta niefajna rzecz, która się dzieje w FC24, czyli stoimy sobie tu kulturalnie, no, zwykle po prostu trzymamy tu L2, nic nie trzeba więcej w takim układzie trzymać, no i po prostu kryjemy tą strefę, no i jeśli ta piłka się odbija w ten sposób, to można mówić o delikatnym nieszczęściu, no ale jeszcze trzeba koniec końców tę sytuację wykończyć i zrobił to Niemiec bardzo dobrze. No i do przerwy padły tutaj cztery bramki, ale tak naprawdę najciekawszy jest końcowy rezultat tego spotkania. Widzimy już tutaj drugą połowę, no i Mbappe po krótkim słupku i Vergang przegrywa. Vergang 2, jego rywal 3 bramki już na koncie ma. 54 minuta, kolejna świetna okazja Niemca, żeby tutaj wyjść na dwubramkowe prowadzenie z Vergangiem. Mbappe no próbował tego, co wcześniej wychodziło, czyli strzał po krótkim słupku, ale czas na kontrę Verganga z pierwszej piłki. Zobaczcie, jak to jest ważne, żeby przyspieszyć czasem w ten sposób. Zwykły teraz trójkąt, prostopadłe zagranie do Kyliana Mbappe. Vergang wyrównuje 3-3. Jeszcze warte podkreślenia strzał na zielonym na precyzyjnym wykończeniu w tej sytuacji. Co się może podobać w grze w Duńczyka, to jakby jeśli on widzi możliwość zagrania do przodu do jakiegoś zawodnika, który wychodzi na pozycję, to po prostu zagrywa piłkę i tyle. 58 minuta spotkania, no i zobaczmy, co tutaj zrobi Niemiec. No bardzo taka dziwna strata na własnej połowie. Yaya Touré, Zidane, Neymar i teraz szybkie podanie do Haalanda, zejście na prawą nogę i Vergang ucisza.
Wergang ucisza niczym swoich widzów podczas transmisji z Champions. Mi się wydaje, że jest coś takiego podczas jego transmisji, gdy ma w tym momencie tam ten rekord 299-0, że jak na przykład ma takie cięższe mecze, to ludzie wbijają, jakby liczba jego widzów rośnie dwukrotnie, gdy na przykład ma wynik 2-2 do 60 minuty mniej więcej. Ludzie czekają, czekają, aż przegra to spotkanie swoje. No bo jednak teraz ciężej troszeczkę dobić do tego rekordu, który wbił 3 lata temu, dlatego że no teraz mamy 20 meczów Lidze Okienowej, a nie 30, więc teraz gdyby przegrał, no to już raczej bez szans, żeby pobić ten rekord w tej edycji gry. 72. minuta spotkania i jeszcze jeden gol dla Andersa Verganga, więc wydaje się, że tutaj wszystko już jest załatwione. No naprawdę, już tutaj się odpalił Duńczyk, być może nawet się rozluźnił i zobaczcie, co się teraz wydarzy. 77. minuta spotkania i jest w polu karnym Sean i Graham Hansen z golem na 4-5. Lekki uśmiech Niemca jest, no ale wie, że to już jest mecz o honor. O pietruszkę może nie, no bo jednak ten honor, grając naprzeciwko Verganga, chyba jest dosyć ważny. I słuchajcie, teraz 90. minuta, następuje kluczowa sekwencja zdarzeń, mianowicie Vergang ma piłkę, zagrał na krótko z rzutu rożnego, no i po prostu się utrzymuje przy niej. Ale traci 90. minuta, sędzia doliczył aż 3 minuty w tym wypadku, co w normalnym trybie gry się nie zdarza, ale tutaj, ponieważ jest te 9 minut połowa, to czasami się po prostu zdarzy. No ale dobra, 91. minuta, Vergang wycofuje do bramkarza, no i można powiedzieć, że to jest GG, prawda? Jeszcze Van der Sar, tutaj przerzut do Theo Hernandeza, Zinedine Zidane. Spokojne utrzymanie, no zagra teraz do bramkarza, albo ten przerzut, no tak, no tu już została minuta, przez środek, do Jaiture, a nie zagrał. A właśnie, a wydaje mi się, że jakby tu przyspieszył, to jakby tu w tym momencie przyspieszył R1XM, to już nie ma opcji, to już potem wychodzi w tą mańkę i przy piłce się otrzymuje. Ale okej, wycofuje się, widzi, ten czas biegnie, sekundy biegną, Virgil van Dijk, zobaczmy, Virgil trochę za dużo tego dryblingu. Pyk, 3 podanka. I gol na 5-5. Ależ karma dopadła Duńczyka w tym momencie. Strata Virgila katastrofalna. No i tutaj po sznureczku zagrał jego rywal, no i zdobył tą bramkę honorową, bo tak jak wcześniej wspominałem, nie zmieniło to końcowego układu tabeli, ale przynajmniej lekki pstryczek w nos Vergang tutaj dostał. Ciekawe, czy jeszcze będzie pokazana tutaj reakcja Duńczyka? Nie, tutaj tylko jest reakcja strzelca bramki. No i co? Zbita piona na koniec będzie? Będzie, jest, ale taka chłodna, delikatnie rzecz ujmując. Zobaczymy, jak Duńczyk sobie poradzi w ćwierćfinałach FC Pro. Jeśli chcecie, żebym tutaj przyglądał się tym spotkaniom najciekawszym, to dajcie znaka oczywiście w komentarzu. Dzięki za ten materiał.